Witam Was serdecznie po miesięcznej przerwie praktycznie w sumie. Wracamy do vlogów. Jest dużo pomysłów. Na pewno vlogi będą częstsze. Ale o tym w dalszej części tego materiału. Wybaczcie mi, wypadłem z rytmu nagrywania. Co dzisiaj zobaczycie? Zobaczycie trening, zobaczycie pozowanie. Jutro może się zważę, bo tej wagi aktualnie nie patrzę, ale to o tym później. Jutro zobaczycie fame, bo będzie cheatek. 4 tygodnie nic nie było jedzone, że tak powiem, ponadprogramowo. Także zobaczycie taką aktualizację i o dalszych planach, jeśli chodzi o kanał i jak to będzie teraz wyglądało. Dobra, ale najpierw intro i lecimy z vlogasem. Znośnie, ale generalnie no bez tego nie ma jeszcze rewelacji, jednak no waga pewnie w okolicy 110 jest, także nie ma co oczekiwać, nie? Kurwa, ciasny ten tam. Uff.
Światła za dobrego nie ma na tej siłowni, niestety. Kurde. Chyba. Miszko. Dobra. To z treningu byłoby na tyle. Jeszcze kardio w sumie zrobię. I więcej pogadamy w domu. Sobie. Kurwa, zmęczyłem takie 5 minutek nadupcania. Koszuleczki, jak widać, już nowe, teamowe. Są kozaczkami, nie? Standarda. Są naprawdę kozaczek, będzie nam kurwa służyło. Dobra, widzimy się. Myślę, że już w domu. Dobra, słuchajcie ludziska, trening widzieliście, no mieliśmy teraz przerwę w nagrywaniu, w sumie ile, no 4 tygodnie chyba, nie? Chyba 4 tygodnie było, 4 albo 3. Potrzebowałem takiego odpoczynku od nagrywania, co też dało mi trochę więcej mocy, żeby nagrywać i faktycznie, żeby coś się działo. I generalnie jaki teraz jest plan? Dzisiaj wbiłem sobie na wagę. 2 tygodnie temu było 112,7 chyba. Dzisiaj było równo 111 kg. 111 kg i no też z Klaudią taką decyzję sobie podjęliśmy, że od dzisiaj, no dzisiaj robimy sobie cheata, jutro jeszcze też. Znaczy cheat, po prostu sobie zjem to chcę, już chuj z tym nazewnictwem, że to jest cheat. Po prostu zjem to, na co mam ochotę. I co? I 2 tygodnie teraz, bo za 2 tygodnie tam są urodziny i babci i takie inne pierdoły. 2 tygodnie teraz dośrubujemy jeszcze, dorzucę cardio 10 minut więcej, bo aktualnie jest to 6 razy w tygodniu po 40 minut, teraz będzie 6 razy po 50. I podejrzewam, że waga zatrzyma się w okolicach 110-110,5 może, no nie, no bo teraz pewnie też trochę przez ten weekend wody nabiorę, to zanim ona sobie zleci, to też z tydzień pewnie minie, może nie tydzień, no ale parę dni. I co? I na tym etapie teraz zakończę, w cudzysłowie, redukcję, bo jest, trwa ona już prawie pół roku, dokładnie 5,5 miesiąca będzie za 2 tygodnie. Dosyć długo, ale zleciało też sporo, podsumowując, no to zleciało 26 kg, no prawie, tak? 26 czy 5? 5. 25 kg, przy tym nie tracąc jakoś mocno tutaj na, mimo że nie jestem na środkach, nie tracąc z góry bardzo dużo, wiadomo, ta woda wszystko poschodziło, nie? Ale nie straciłem jakoś naprawdę ogromnej ilości tego mięcha. No zauważalne są braki w sile, ale też dlatego, bo trening zupełnie inaczej jest ukierunkowany. Wyciskania nie robiłem przez miesiąc czasu, przysiadów nie robiłem przez miesiąc, ciągi sobie tylko tam robię raz w tygodniu, jakieś takie, wiecie, for fun, bo to mi najmniej sprawia problemów jakby będąc na deficycie, a aktualnie jest 2500 kalorii. I co? No ta sylwetka, jak widzieliście, ona jest jeszcze, kurde, na to jeszcze dużo brakuje, nie? Jeszcze jest to pod Lando, ale ja powiem wam szczerze, jak macie ochotę, albo może wam podlinkuję w opisie na dole, filmik z pozowania z rok temu chyba, kiedy zacząłem masować, byłem już na środkach i ważyłem chyba ze 112-113 kg, czyli waga oscylująca to co teraz, i będąc na środkach, będąc w treningu przygotowawczym, ta sylwetka wyglądała dużo, dużo gorzej. Albo może wam teraz nawet wrzucę jakieś tam zestawienie i w tle wam będzie mój głos, a to zestawienie posowania wam porównam, gdzie rok temu jak to wyglądało na środkach, a jak wygląda to teraz bez środków, będąc na redukcji, bo moim zdaniem jest bardzo duża różnica. I co? I odpoczynek. Odpoczynek od tego, wejdę sobie już w trening za 2 tygodnie, wejdę sobie w trening już taki bardziej, nazwijmy to, trójbojowy. Będą elementy siłowe, zaczniemy robić też te nogi, przysiady. Do stycznia
Do stycznia będę planował sobie jakby taką siłę budować. Nie przekraczając wagi, chciałbym oscylować wadze do 115, jeśli uda się te 110 zrobić. Czyli te 5 kg zapasu jeszcze do przodu. No może 6, bo jeszcze święta wiadomo. A później od stycznia po Sylwestrze planowałbym sobie takie 6 do 8 tygodni maksymalnie kolejnej redukcji. Chciałbym, żeby przez te powiedzmy 8 tygodni zleciało około 10-12 kg. Wejść mocno tak agresywnie i uciąć te węglowodany. I wiecie, żeby naprawdę był taki efekt wow, powiedzmy w te 4-5 tygodni, żeby faktycznie tej i wody zeszło i żeby ta sylwetka lepiej wyglądała. A później po tych 8 tygodniach no już zacząć zabawę ze startami i gdzieś tam sobie wystartować, nie? Bo tam od marca zaczyna się sezon, nie wiem jak zawodników będę wypuszczał, ale coś może na marzec, może na kwiecień bardziej bym celował lub maj, nie? Żeby na jakichś zawodach sobie wystartować. Cały czas podtrzymuję, żeby z środków. I no, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ale podejrzewam, że teraz jak już wejdziemy troszkę na obroty, no to powinniśmy się kręcić tam w okolice 800 w totalu, jeśli chodzi o grudzień powiedzmy, nie? Jak zacznę wejść sobie, jak sobie wejdę w trening. Bo tak jak mówię, teraz trening to jest przyjście, spompowanie się i wyjście. I głównie wszystko obraca się w koło cardio. No, a dzisiaj jeszcze zobaczycie na pewno jakieś niektóre tam posiłki. Już dzisiaj generalnie zjadłem 700 kalorii, mamy godzinę 10 i zjadłem sobie do kawki tam poptarcy i takie nutellowe te no, ciasteczka, nie? Także ale no, dzisiaj myślę, że wleci dosyć sporo, bo planowany jest maczek i później jest jeszcze Fame MMA poobstawiane będzie. Znaczy jest już obstawione, także poglądamy sobie i Klaudia zrobi mi taki szwedzki stół, jakieś piwko, whisky, odpoczynek generalnie. Ten weekend tak samo mam wolny od pracy, sobie zrobiłem, żeby odpocząć trochę. No i co tam się będzie działo, to wam nagram. A i co najważniejsze, jak teraz będą vlogi wyglądać, to vlogi będą wyglądały w taki sposób, że będą dwa razy w tygodniu, ale będą to troszkę krótsze vlogi. Ten vlog jest jeszcze dłuższy, no bo po przerwie troszkę mam do powiedzenia wam, ale tak to będą takie jednodniowe, powiedzmy z całego dnia jakieś vlogi dwa razy w tygodniu, nie? Dajcie znać w komentarzach, jakie dni by wam najbardziej odpowiadały, żeby to było fajnie w dni oddzielone od siebie, nie? Czyli powiedzmy, nie wiem, czwartek, niedziela, pierwszy strzał. Jeśli by wam odpowiadało, no to możemy tak zrobić i mniej więcej jakieś tam godziny też możecie podać, to będziemy w takich godzinach starali się to wrzucać. Bo to jest robione dla was głównie, a dla mnie to jest jako pamiątka, ale jako, że wy to oglądacie, dajecie łapy w górę. Ten YouTube troszkę zasięgi upierdziela niestety, mimo że mimo swoich subskrypcji, gdzie nie jest ich jakoś bardzo, bardzo dużo, ale jest takie wąskie, dobre grono, gdzie no, oglądacie to, bo zasięgi są, czy to nawet na Instagramie, czy na YouTubie, są naprawdę bardzo fajne, biorąc pod uwagę ile osób mnie obserwuje, bo no mało kiedy, nie wiem, 20-tysięczny kanał na YouTube robi po 20 tysięcy wyświetleń, no nie takie powiedzmy stałe. Dopiero ostatnio jest ta tendencja troszkę spadkowa, bo jednak no mówię, ten YouTube ucina te zasięgi strasznie. Także jak możecie, łapa w górę, w komentarzu wpisujcie te dni, w jakie chcecie. No i chyba tyle, jak mi się coś przypomni, to jeszcze coś tam powiem, co nie? No, także do zobaczyska przy pewnie jakimś jedzonku. No i tu widzicie śniadanko, że tak powiem, inne niż z diety. Kiełbaska gotowana, oczywiście musztarda, ketchup. Taka jeszcze kurwa, a tej, powiem wam, jakiej nie jedliście, to musicie ją zjeść. Jeśli lubicie musztardę i lubicie barbecue, no to jest po prostu stosiwo. Nie wiem, gdzie jest jeszcze dostępna, my w Biedronce kupiliśmy jakiś czas temu. Ale no jak widzicie, no skromnie, no, bułeczka jedna, ser ten, ale ty, takie mielonki mi brakowało, bo cały czas teraz były te szynki z małą zawartością i tłuszczy, i sodu, tak szukałem. No, będzie jedzone. Jeszcze dzisiaj konsultacje. Stoi.
bryczka. Opa. No i odpalamy furę i jadymy na consultation. Generalnie nic nie mówiłem o audycji. No zrobiłem teraz z niej koło, usunąłem mechanicznie kolektory i zrobiłem program. Aktualnie ma 290 koni, ponad 600 niuta. Także już jakoś to naprawdę odmuliło to auto fest, bo teraz się jedzie dużo przyjemniej. Jakoś tam wychodzi, spalanie też trochę mniejsze. Także jest luz. Jeszcze muszę zrobić podporę wału, bo tam jest szczyko. No i co? I wózek będzie do jazdy już, nie? Do jazdy. Jakiś boksik, wrapik i podwójny makroyal, sosiki, Kadia ma sałateczkę, winegrę i burgerka. I ogląda. O, tego typu rzeczy teraz lecą po maczku. Limited Edition. Edition Limited. O. Tak samo zrobił przy pierwszym starciu z Dama Pak, gdy Borys Majkowski dominował nad nim całą pierwszą rundę. No i dobra, słuchajcie, to wszystko w tym materiale. Co? Wczoraj trochę posiedzieliśmy dłużej, tak jak widzieliście. Fejmika oglądaliśmy. Klaudia obstawiła pierwszy raz w życiu kuponik i co najlepsze prawie i wszedł, bo chyba tylko dwie walki jej nie weszły. Także chyba muszę jej oddawać ten betklika do obstawiania czegokolwiek. Człowiek się niby coś tam liznął sportu, coś tam wie. Znaczy w sensie obserwuję nawet kto jak się porusza i tak dalej, a Klaudia sobie tak wystrzelała i była bliżej ode mnie, żeby zgarnąć troszkę pieniążka. Jasz jej się chciało oglądać, nie jak nigdy, bo tak to ma to w nosie i se tam gra w Simsy czy coś. A wczoraj naprawdę siedziała i kibicowała, żeby kupon jej wszedł. No, tyle w tym materiale, takie odświeżenie. Dzisiaj macie taki dłuższy materiał, tak jak mówiłem, a już w przyszłym tygodniu zobaczymy, czy to będzie czwartek, niedziela powiedzmy. Zobaczymy, jak rozwiążemy, też dajcie znać, tak jak mówiłem wcześniej, dajcie znać w komentarzu, jak wam by odpowiadało najbardziej, jeśli chodzi o dni. I będziecie mieli krótsze, około 10-14 minutowe vlogi, ale dwa razy w tygodniu. Trzeba ten algorytm YouTube'a podbić. I robimy zasięgi i lecimy po 20 tysięcy subików. Dobra, widzimy się, mam nadzieję, niebawem, bo pewnie jakoś w czwartek. Trzymajcie się, cześć.